Poranna rozmowa, Radio Opole. Proszę powiedzieć, czym się różni wędkarstwo spławikowe od innych form wędkarstwa? Jak sama nazwa mówi, wędkarstwo spławikowe polega na e, połowie ryb e, metodą spławiką, czyli spławik sygnalizuje nam, nam branie, branie ryby. No to takie bardzo klasyczne, chyba najbardziej klasyczne łowienie ryb, tak? No tak, bardzo klasyczne, tylko te spławiki są bardzo wyczulone, specjalistyczne, są bardzo precyzyjne, finezyjne, bardzo takie profesjonalnie dopracowane, do, żeby pokazać najmniejsze, najmniejsze, najmniejsze brania, najmniejsze jakieś nienaturalne zachowanie spławika, które mogą wskazywać na brania. A z czego one są robione? Yy, Materiał z reguły, jak zawsze, kiedyś były, kiedyś... Yy, głównym materiałem to jest balsa. Da balsa, ale też i, i, i robią z materiałów jakichś sztucznych, jakichś pianek, jakichś tego typu... Yy, Materiałów, które są mocniejsze, trwalsze. Hmm, ale myślałem, że pan mnie zaskoczy, że jakieś kosmiczne technologie, materiały. Tak, oczywiście, tak? wędki, wędki, jak już poruszamy temat sprzętu, Aha. wędki to są wszystko, wszystko praktycznie oparte na włóknach węglowych. To są bardzo wysokiej technologii rozwiązania. To, nie, to są, wywodzą się z militarii i wywodzą się z przemysłu kosmicznego. To nie są, nie są na co dzień używane rzeczy. Kolarze zawodowi na przykład też używają węgl, włókna węglowego do, do ram rowerowych. Tak samo tu my używamy do wętek, do sztywów podbieraka i do jakichś innych tam y, sprzętów. A to daje, ten sprzęt daje przewagę nad przeciwnikiem? Czy liczy się po prostu wiedza, umiejętności, Wiedza wyczucie? i umiejętności też się liczą bardzo, ale ten sprzęt po prostu da, po, daje możliwość komfortow, komfortowego łowienia wędkarzowi, który, który ma bardzo dobry, wytrzymały, lekki sprzęt. Jest to, jest to duży atut, y, du, duża przewaga nad innymi zawodnikami, jeśli ktoś dysponuje słabszym sprzętem, choć niekoniecznie, nie zawsze to daje daje tę te, kropeczkę nad i, żeby wygrać y, rywalizację. To co decyduje o tym, że ktoś wygra. Oj, to jest dużo, dużo, bardzo dużo różnych różnych czynników. Przede wszystkim dobre rozpoznanie łowiska, dobre, dobre podejście do, 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 do całego treningu przed, przed, przed samym łowieniem. No i doświadczenie, doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie. I przede wszystkim otwarta głowa nad wodą. Nad wodą wędkarz pracuje, obserwuje, próbuje dostosować się do warunków panujących nad wodą. Różnego typu sposoby zanęcania, różnego sposoby prezentacji przynęty. Także tu jest dużo czynników. No, to zadaje pan kłam temu przekonaniu, że tam, że jak ktoś idzie na ryby, to się wynudzi i nic się tam nie dzieje, nie ma emocji. Nie do Są końca. emocje? Nie do końca. Są bardzo duże emocje, bo, bo łowi się duże ryby, łowi się średnie. No, jest naprawdę, jest, jest przede wszystkim sama rywalizacja na, na zawodach wędkarskich, już tą adrenalinę taką daje, daje wędkarzowi i jest to naprawdę bardzo, cieka, bardzo ciekawy sposób spędzania czasu. Mhm. Ale tak się zastanawiam, bo tutaj jest... Rozgrywka zespołowa, tak? Tak, na, na, w tym czasie podczas 42 klubowych startują drużyny klubowe. To są najlepsze klubowe drużyny świata. Startuje pięciu zawodników w pięciu osobnych sektorach. Każdy, każdy z zawodników musi ma, za, ma, ma zamiar zdobyć jak najmniej punktów. Najmniej? No no Najmniej, w sensie. Czyli za pierwsze miejsce ma jeden punkt, za drugie miejsce drugi i tak A. kolejno. Plus, oprócz tego do tego liczy się waga, bo może się zdarzyć, że, że e, suma punktów pięciu zawodników będzie e, podobna, to liczy się ilość złowionych ryb wtedy. Waga. Nie, nie długości ryb, tylko waga. Mhm. E, czy te ryby, które zostaną złowione, to zostaną później zjedzone? Przy... W żadnym wypadku. Wędkarze, wędkarze wyczynowi nigdy nie, po, nie, biera, nie zabierają ryb złowiska. Ryby są w bardzo dobrym stronie przechowywane w siatce, bardzo, bardzo precyzyjnie, bardzo, bardzo... To jest inaczej. Ryba, ryba jest dla nas bardzo ważnym czynnikiem tutaj na tych rybach. Żeby, żeby po prostu... Poszan... Szanuję, szanuję każdą rybę, każdą złowioną. Jest, są specjalne podbieraki, specjalne siatki, wypychacze. Ryba naprawdę ma się w bardzo dobrej kondycji. Zaraz po zawodach jest wypuszczana z powrotem do wody. W innych dyscyplinach sportu liczy się doping publiczności, a w wędkarstwie... Doping, doping to już jak ktoś się z kogoś ma za plecami. Z jakiej, no nie, może kogoś rozpraszać sam doping. Bo ale, mu na ręce, prawda? Ale przy, podczas złowieniu dużych ryb często i gęsto brawa się pojawiają. Jak ktoś złowi jakąś dużą rybę, albo, albo ktoś pięknie łowi gdzieś ma. I, i, I publiczność często i gęsto spotkałem się z tym, że biła zawodnikowi brawa. A ta publiczność to pewnie też inni wędkarze, prawda? Inni, inni wędkarze, ale też i postronne osoby, które widzą, widzą że, 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 że nie jest, nie jest to, to nudne. Naprawdę jest to, jest to bardzo fajna, fajny sposób spędzenia czasu nad wodą. A można podpatrzeć jakieś techniki na przykład, bo, mówimy, bo przecież to przyjeżdżają się najlepsi, tak? tak? dokładnie. To jest też taki poligon, tutaj przyjeżdżają najlepsi z najlepszych, także można zobaczyć, jak, jak ludzie rozkładają sprzęt, jak prób nęcą, sposoby nęcenia, zobaczyć z daleka, bo to wiadomo, nie można tam blisko podejść, bo to są już strefy wydzielone typowo pod zawodników. Można zobaczyć przynęty podczas komisji sędziowskiej. Jest możliwość duże podpatrzenia pod, pod, pod różnych takich niuansów, które mogą gdzieś pomóc potem w takim łowieniu półamatorskim, czy już takim pod zawody. Zjeżdżają się z drużyny z zagranicy. Tak. My, jako wędkarze polscy odbiegamy poziomem od... W żadnym wypadku. Mamy dwie bardzo dobre drużyny, mamy multimedalistów, takich tutaj naszych krajowych, drużynę trapersielce, mamy drużynę Robinsona, też bardzo dobre. To są dwie bardzo czołowe, nasze eksportowe drużyny, to są top of the top, niczym się nie różnią od, od Drużyn, które przyjeżdżają z Europy. Jak, ze świata. jak by pan porównał rangę tych zawodów, które się odbędą? To jest duże wydarzenie w świecie wędkarskim? W świecie wędkarskim to można powiedzieć taki Mundial. To jest taki Mundial. Mundial, bo, bo, bo tylko wiadomo, Mundial nie jest rozgrywany co, co roku. Tu jest co roku są mistrzostwa klubowe i jest to naprawdę bardzo wysokiej rangi druży, impreza. Porównywalnie? No nie wiem, no tak jak mówię, no, Mundial. Ale to Wędkarski można mówić o, o jakimś wielkim sukcesie z Polskiego Związku wędkarskiego opolskiego o, o oddziału? Na pewno, na pewno. Jest to sukces pozyskanie takiej imprezy. Jest to bardzo, bardzo dużo, dużo pracy przy tym. Ludzi, których nie widać. Prace zaczęły się już rok wcześniej, jak, do, jak otrzymaliśmy propozycję zorganizowania tych zawodów. Także tutaj jest gro ludzi, których nie widać nieraz z boku. Także tutaj naprawdę jest bardzo dużo pracy. Wolontariuszy, ludzi, ludzi, ludzi którzy tam pomagają bezpośrednio na łowisku, w załatwianiu różnych spraw, które tam są potrzebne. Budowanie tej infrastruktury. No, jest bardzo dużo, to jest duża impreza. Jest, przyjeżdża 36 drużyn, w każdej drużynie jest 5 zawodników, 6 rezerwowe, plus do tego obstawa techniczna. To jest około 10 osób, powiedzmy 10, 11, na i więcej osób. Oprócz tego kibic naprawdę to trzeba całe zaplecze, wszystko zbudować, z tego całego łowiska. Mhm. A łowisko mam bardzo, bardzo, bardzo dobre ze względu na, na yy, bardzo równ, równe łowisko, jeśli chodzi o, o rybostan. Wiadomo, są miejsca równe i równie, ale jest bardzo równe, przewidywalne. Plus do tego jest dobra infrastruktura w układu zbiornika, no i tam jest dość, jest, jest, jest Dobre, dobre, dobre wola gospodarzy tutaj tego, tego terenu, żeby przyjąć wędkarzy z całego, z całego świata. A to jest zbiornik sztucznie zarybiany, tak? Tak, tak. jest to zbiornik, zbiornik rendencyjny na, na rzece Stobrawie. Tak mówię, mamy, bo jest to pod operaty, operaty wodnoprawne. Jest to ustawowo, jest, jest to przepisowo, są to na, to, na to odpowiednie przepisy. Jest tam sposób zarybiania ryb określony. A co tam można złowić? Można dużo ciekawych ryb, począwszy od karpi tak zwane, Karpie, leszcze, płotki, jazie, klenie, no, no jest bardzo A co duży... jest najwyżej punktowane w takich zawodach? Masa, jakaś... ryby, masa, masa, ryby, tak? masa ryby, masa ryby. Masa, czyli najlepiej jakby złowić 3, 10 ryb po 3 kilo i możemy już pakować sprzęt. No to karpie są najcięższe no chyba, tak? tak? Największe. ciężko jest. Czasem trzeba powiedzieć, że będzie łowiło dużo zawodników. Każdy będzie chciał tego karpia złowić, leszcza, jak największy wynik uzyskać. Dlatego no, A te trzeba... stanowiska są losowane wcześniej? Tak, to nie jest tak, że... losowane. Nawet treningi... Można podejrzewać, że ktoś nie, jest... nie, ma takiej możliwości. Nawet treningi są losowane. Także od poniedziałku są już treningi, przyjechały ekipy wszystkie i trenują też na, na zasadzie boksów pięcioosobowych i trenują naprzemiennie. Także nie trafia się, że ka praktycznie każdy, każdego dnia są w innym, w innym sektorze. A proszę powiedzieć, a pogoda ma znaczenie? Pewnie, że ma pogoda znaczenie. Wiadomo, jak wszędzie, załamanie pogody też ma wpływ na, na, na żerowanie ryb. Ale, ale ogólnie, no, ma, ma, ma pogoda. Mm, także też na wyniki pewnie no, tak. A proszę powiedzieć, czy tego rodzaju imprezy, one popularyzują wędkarstwo? Ma pan takie poczucie, że rzeczywiście no, jak przyjdzie tatuś z dzieckiem, dziecko zobaczy, to yy, no, nomen omen połknie bakcy bakcyla? Mamy, mamy, taką, mamy taką nadzieję, że, że tak się stanie, że, że jako związek, że yy, pozyskamy poprzez to nowych, nowych członków, nowych adeptów sztuki wędkarskiej. Myślę, że na pewno ktoś po tych zawodach yy, zacznie łowić, może, może już łowi, a będzie łowił yy, w, na, na, na zawodach. Także na pewno to się przełoży na, na, na zwiększenie frekwencji na, 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 na łowiskach. A to jest popularny sport? Czy może właściwie, nie wiem, czy to. Ja wiem. Trudno mówić o sporcie chyba, nie? To jest bardziej no, no Sport można powiedzieć, bo to jest sportowe łowienie, to nie jest rekreacyjne. Czy jest popularny? Na pewno nie jest popularny jak piłka nożna albo inne dyscypliny, ale jest to niszowa, niszowa dyscyplina, ale na pewno ma dużo swoich zwolenników i, i, i amatorów. No ale to się przechodzi właśnie chyba z takiego rekreacyjnego: jak ktoś chce więcej, to zostaje zawodnikiem, Dokładnie. tak? Dokładnie, dokładnie. Zaczyna się zawsze od tego, tak, tego bacika z, z glizną, z, z robaczkiem czerwonym i, i, i zaczynam od takiej rzeczy. Gdzieś tam jakieś zawody kołowe, dzień dziecka, z reguły często, często dużo, dużo, dużo. Czy obozy wędkarskie, które organizują okręgi. Także z reguły, z reguły zawodnicy wywodzą się z takich właśnie szkółek wędkarskich, także tak, 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 tak jest kolejność zawodniczów, zawodników. Mm -hmm. A nie macie problemu z obrońcami praw zwierząt? Y, powiem tak, jako tako nie mamy, tylko że, że z racji tego, że ba, bardzo, bardzo rygorystycznie przestrzegamy regulaminów, y, 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 bardzo... Y, Starannie obchodzimy się z rybą. Bardzo dokładnie, delikatnie, nie staramy się, To jest wszystko robione bardzo, bardzo z poszanowaniem dla dobrostanu ryb. Nie, zależy nam na rybie, bo jak, jak nie będziemy szanować tej ryby, to tej ryby nie będziemy mieli. Także tu się kółko zamyka. Także my musimy naprawdę mieć to wszystko pod kontrolą i bardzo, bardzo rygorystycznie do pod tego podchodzimy. Także zapraszamy w weekend, prawda? Zapraszamy wszystkich chętnych. Emocji od... nie zabraknie. Nie zabraknie. A oprócz tego są stoiska wystawiennicze, są na terenie zawodów, jest, są stoiska ze z Sprzętem wyczynowym, nie tylko. Wiadomo, są, są jakieś punkty gastronomiczne, także naprawdę jest co robić. Zapraszamy 42. Klubowe Mistrzostwa świata w Wędkarstwie Spławikowym już w ten weekend, a rozmawiałem z Mariuszem Staszewskim, organizatorem tych zawodów. Półorganizatorem. Jednym z organizatorów. Dokładnie. Cała rozmowa na radio.opole.pl